Tu mamy gąbka o numerze 14884. No tu gąbek jest przepięknej budowy, ale no tutaj kto oglądał ojca, to jest gołąb, który, ojciec to jest gołąb, który jest z mojej wyścigówki. Też za 2 lata w okręgu jest to gołąb na pierwszym miejscu w kategorii chyba tam A i B. Jest to gołąb po prostu o wybitnych, po prostu no, na 13 razy 12 w konkursie, 12 konkursów, ale to po prostu cały czas czołówka. Co roku są z tych gołębi wybitne gołębie. Pan chyba kolega Tomczyk z tego gołębia, no to tam niedużo gołębi ma, no to wygrywając tam tą mega właśnie też mu się utrafiła cała linia. No ten 14,88 gołąb, no to no dość za niego zapłaciłem. Ale no opłacało się, bo są przepiękne budowy, a zarazem no super wygrywają. Z dołu samiczka 10-15, to jest 17 roku, poszła do rozpłodu. I mamusią tego gołąbka jest to gołąbek, co byłem mistrzem w kategorii C. No to na pewno ona jest w tych trzech gołąbkach, 10-15, bo to był 10-15, 10-14, to było dwoje rodzeństwo, które przyczyniło się do mistrza wtedy po prostu w kategorii C. No a to też już jest po 46-50, no i wywodzi się z Hansmajerów czystych Ojca Króla i 456. A z dołu jeszcze jest ciekawostka 799, no to przepiękna samiczka, która się wywodzi ze złotej pary z mętego gołębi, nie? Także tutaj no nie ma średniego gołębia, praktycznie cały rodowód jest to wybitny gołębi, również mamusia z wynikami, a tatuś z super pochodzeniem rozpłodowym. Także zapraszam.